Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii MotoGP 2019 MaxPayne.pl przedstawia. No i tutaj się przenosimy do Katalonii. Będziemy jechać Luisem Capriosim w teamie Ducati Desmosedici w roku 2004, także tutaj przechodzimy. No i mamy cel do zrobienia minuta 46,699, żeby zaliczyć właśnie ten test. Zobaczymy tutaj showroom, także widzicie, jak to właśnie wygląda z numerem 65 Ducati Alice, tutaj firma Fila też tutaj się pokazała mi tutaj na, jak widać, na owiewkach. No fajnie tutaj też ma też kask, jak widzicie, Suomi w tym teamie, Luis Capriosi. No i nic, zobaczymy, jakie tutaj jeszcze są cele. Nie ma zużycia opon i oczywiście kary są tolerowane. Kontynuujemy. No tutaj od razu nasz trasa rzuca od razu na wyścig. Oczywiście w tamtych czasach właśnie nitka została zmieniona względem właśnie tego toru. A tak jak podpatrzałem się właśnie na tory, to właśnie w tej grze jest tak. Donington Park, Laguna Seca. No i oczywiście Katalonia z tą wydłużoną nitką toru. Dohamowanie do tego kolejnego zakrętu. Tutaj naprawdę będzie ciężki zakręt, ale dobrze tutaj wjechałem. Nie było takiego, że tak powiem, straty dużej. Jedziemy ładnie. Tutaj bardzo ładnie tutaj wyjechałem ten zakręt. Hamowanie tutaj będzie chyba ciasno, ciasno tutaj, ale ładnie tutaj też wyjechałem. Nie było aż takiej straty, że tak powiem. Dohamowanie tego zakrętu kolejnego. Tutaj ładnie. Wyjechamy czysto, jechałem. Tutaj te zakręty prawo-lewo też będą naprawdę ciężkie, czy tam tu ładnie wjechane. Pięknie. Tutaj się nam trasa nie zmienia, taka jaka jest właśnie w 2019. No i właśnie tutaj została wydłużona ta nitka. Właśnie ten zakręt tutaj został tutaj wydłużony. Jak widzicie, ja tutaj dopiero zakręcam, a nie właśnie tam wcześniej. Ładnie, czysto, pojechałem ten zakręt, kolejny tutaj mamy, Luis Capriosi, tutaj na betonki wjechałem. Troszkę szeroko pojechałem, ale zobaczymy, czy będzie minuta 46, 42, 43, 44, 45, pięknie zaliczony ten test. Luis Capriosi odblokowany, Team Ducati, Team to samo i oczywiście taka emotka, że tak powiem, taka trupia czacha. No i fajnie, zaliczony ten test. Kontynuujemy. Oczywiście jak Wam się podobał ten odcinek właśnie z Luisem, to znaczy się Capriosi, możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia, do następnego challenge'u.